Witam wszystkich na porannej aktualizacji rynku Forex. Mamy 11 dzień marca. Przypominam, że żadne informacje nie są to rekomendacje inwestycyjne. Jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek. Każdy na rynku działa na własne ryzyko i własną odpowiedzialność. Zaczynam od kalendarza inwestycyjnego. Dzisiaj w Japonii PKB kwartał czwarty. Jutro ważne dane ze Stanów. Bazowy wskaźnik CPI, wskaźnik CPI za luty, miesiąc do miesiąca i rok do roku. Także to jutro o godzinie 13:30, natomiast dzisiaj tylko Japonia z tych ważniejszych wydarzeń, bo tych wydarzeń jest dużo, natomiast te ważniejsze wydarzenia, no to tylko to na ten moment. Przechodzimy sobie już do wykresów i zaczniemy od indeksu dolara. Tutaj na jedną dniówkę przejdziemy. No i dotarliśmy do tej strefy w kanale spadkowym, o której sobie mówiliśmy w zeszłym tygodniu. Tutaj ten poziom 102,340, 102,477. No i tam zobaczyliśmy odbicie, tak jak tu była wyznaczona strefa, widzimy odbicie. Natomiast czy tutaj wystarczy siły na to, żeby wyjść z tego kanału górą? No to się przekonamy. Natomiast te spadki pozwoliły na to, żeby nam pojawiły się wzrosty na złocie. To o tym, co mówiliśmy, tak, że stąd spodziewam się wyjścia górą i dojścia do 2256. To są takie targety moje na złocie w tej chwili. Ten poziom nas utrzymał. Tutaj zejdziemy sobie na niższy interwał, na jedną godzinówkę, bo tutaj sobie to omawialiśmy. Mamy w tej chwili korektę na jedną godzinówce, także tutaj możemy sobie zmierzyć kolejne zasięgi, takie bardziej lokalne, ogólnie 2256, a tutaj mamy 2211 i myślę, że ten trend wzrostowy może się utrzymać. Jeżeli dolar będzie się osłabiał, no to ten trend wzrostowy na złocie może nam się utrzymać i tak właśnie tutaj pierwszy przystanek, który może nam się pojawić, to jest 2196. Tutaj zdjęcie tej płynności, wybicie tego szczytu i stąd ewentualnie będę próbował zagrywać pozycję krótką na reakcję na odbicie, tak? 2196 w tej chwili. Natomiast taki najsilniejszy opór, który mamy, no to jest tutaj, ten jest bardzo poziom silny oporem, dwa razy mierzenie 161, 2184. Gdyby korekta miała być kontynuowana, no możemy poszukać sobie jakiegoś wsparcia tutaj. No to na pewno rzuca się w oczy taki kanał wzrostowy, który mamy. I w tym kanale się poruszamy. Momencik, usuniemy. Oddalimy trochę. O. Tego dołka. Tutaj. Może to nawet nie jest kanał wzrostowy, tylko klin zbyszkujący. No jak wiemy, jest to taka trochę niedźwiedzia formacja. No zobaczymy, jak to będzie działało na niższych interwałach. Także mamy dwie takie linie oporu, wsparcia i oporu. 2196, 2184 i w przypadku zejścia w dół, no to pierwsze wsparcie, ten impuls, jak sobie zmierzymy, który tutaj nam się pojawił, to wsparcie właśnie jest tutaj na to poziomie 2171. I tu mamy poziom wsparcia z interwału M30. Przetestowanie ewentualne tych szczytów. Gdyby one nas nie utrzymały, to powrót do tej zielonej strefy. Ale to są takie poziomy tradingowe, które ja będę obserwował dla siebie w zagrania takie na rynku złota, gaz ziemny. Gaz ziemny wypełniliśmy gap tutaj. Ten też już został wypełniony, niemniej jednak tutaj tego popytu w dalszym ciągu nie widać. On był przez chwilę, ale zanika. Także możliwe jeszcze to jedno zejście, taki poziom do obserwacji, to mogłoby być coś takiego. I tutaj na 0,61 przetestowanie tego
tego szczytu tej konsolidacji, także to ewentualny poziom na podłączenie się pod ewentualnego longa. 1777. Ja jestem w dyspozycji w tej chwili gazie ziemnym. Tutaj jeszcze jako potwierdzenie tego poziomu, ewentualnie ta korekta. Ewentualnie ta zielona korekta tutaj mogłaby zostać powtórzona i wtedy byśmy stan zobaczyli ruch wzrostowy. Niemniej jednak no, ja będę obserwował ten poziom 1777 dla siebie jako wsparcie, jako opór. Widzimy, że brak zupełnie tego popytu. Jako opór tu mamy 382, co już zadziałało. Także raczej bym patrzył w kierunku tym prospadkowym. Jeżeli będziemy podbijać, no to tutaj będę szukał na około 0,61. Mogli sobie zrobić ten ostatni impuls. Dobra. Janus 382 było nadbite, ale tutaj bym sobie zmierzył jeszcze to zejście, które tu mieliśmy. I to zejście ma 161 tutaj, ale jeszcze to ostatnie zejście, które tu jest. O, chyba ono się zakończyło. To ten poziom jako opór na gazie ziemnym, plus cała ta niebieska strefa jest strefą podażową w tej chwili. Natomiast tutaj 1854, 1849 jako zagranie ewentualnej pozycji krótkiej na gazie ziemnym, gdybyśmy zobaczyli to podbicie. Niemniej jednak ten poziom jest dla mnie bardziej oczekiwany w tej chwili na ropie. Co tutaj mamy na ropie? Wejdźmy sobie na interwał jednogodzinowy. Tu wybiliśmy ten poziom. Ta strefa jest dla mnie teraz bardzo ważnym oporem. Podbicie do tej strefy. Będzie, widzimy, że ta podaż się nam tutaj nasiliła. Możliwe podbicie, tutaj przetestowanie tego poziomu. Jeżeli tutaj dotrzemy do tego poziomu, no jest możliwe, że pojawią się jakieś shorty u mnie. Natomiast no, będę obserwował, co się będzie działo na wolumenie. Ja na jakim wolumenie to będzie? Na razie 7,7514 wsparcie, 7,8150, 7,7951 opór. I tutaj prawdopodobnie będzie jakaś decyzja rynku, co dalej robimy. Wybiliśmy zasięg tej zielonej korekty, która prowadziła nam wzrosty. I teraz będziemy testować dolną krawędź tej korekty od dołu. Mamy tutaj kolejne poziomy 76886 i tutaj ten poziom bardzo mocny 76407. Tutaj mamy też wybicie takiej formacji M, tak? I zamknięcie się. No to tutaj możemy też zmierzyć zasięg, dokąd może nas ten spadek zaprowadzić. Od szczytu do dołka targety będą dość dalekie. Niemniej jednak 75500 może być na celowniku w tym momencie. I tutaj będziemy obserwować, co się dalej nam zadzieje. Także to mamy ropę w tej chwili, mamy wyznaczone te wskaźniki. Natomiast tutaj może pojawić się odbicie. Płynność została wciągnięta na rynek i może odbyć się dalszy ten ruch wzrostowy. Tutaj co mamy dalej? Eurodolar. Na eurodolarze widzimy podbicie, wybicie tutaj z tego trójkąta było dołem, górą, także pobujało rynkiem. Niemniej jednak wszystko zostało powybijane i teraz przyjrzyjmy się na nowo, może odświeżymy ten wykres, żeby tutaj usuniemy te rysunki. Wejdźmy sobie na 4-godzinówkę, zobaczmy z 4-godzinówki, jak to wygląda na wykresie. Mierząc od szczytu do dołka, widzimy, że jesteśmy na 0,61, już się pojawiły te reakcje. No i możemy zobaczyć tutaj zejście i wyprzedaż na eurodolarze. Natomiast na co tu warto byłoby zwrócić uwagę jeszcze, no to podbicie tutaj pod 786 jest prawdopodobne i tu byśmy mogli dołożyć takie mierzenie zewnętrzne.
No tutaj jest dość duża rozbieżność, także 1,10,182 i 1,10,422. Te poziomy, to jest to interwał 4-godzinowy. Ja zaznaczę może te dwa poziomy jako poziomy oporu na 4 godzinach. No i tutaj jeszcze jeden poziom, ale to zejdźmy na niższy interwał, tam gdzie dzisiaj możemy czegoś się spodziewać. I tak właśnie tutaj mierząc sobie cały ten ruch, który mamy, to 0,61109579. To jest taki poziom oporu, który gdybyśmy dochodzili tam, to będę próbował zagrywać shorta. Natomiast jako pierwsze wsparcie, no to jest poziom 1,09165. I tutaj możemy sobie poszukać jeszcze, zmierzymy ten ostatni impuls, który się tutaj odbył. I też mamy 0,61 tego całego ruchu, przetestowanie tego szczytu. Czyli 1,09117 jako wsparcie. Tutaj możemy zobaczyć, dołożyć jedno mierzenie. Okay. I tutaj kolejny poziom 186. Tu mamy podkreślone dwa poziomy. A pierwsze lokalne wsparcie. Właśnie na tym poziomie się znajdujemy i będziemy obserwować, co tutaj się zadzieje. Funt do dolara też ładnie wybił górą. Cały czas nas prowadzi ta korekta, o której tutaj sobie mówiliśmy w zeszłym tygodniu, także można ją przyłożyć dalej. Jest wybita, teraz był retest, także no, możemy spodziewać się tego zejścia niżej. Co tu mamy? Jakąś większą korektę w tym ruchu wzrostowym. No to największą korektą jest tutaj ten ruch, który tutaj się odbył, wzrost i z tego miejsca spadek. Tutaj ta korekta chyba jest największą korektą. I gdybyśmy ją powtarzali, tutaj mamy dołek, to gdybyśmy ją powtarzali, no to zobaczmy, dokąd ten dołek nas tutaj gdzieś zaprowadziło. Ja usunę te linie i zrobimy nowe mierzenia. To jest bardzo mocna strefa, była popytowa. Dobrze. I tutaj cały ten impuls, jak sobie zmierzymy, to 3,82 wypada tutaj i jeszcze ten ostatni wyrzut po tej korekcie, który tutaj mieliśmy, cały ten ruch. To by było zmierzyć i mamy 0,61,381, także ja będę oczekiwał na ten poziom tutaj na ewentualne podłączenie się w ruch wzrostowy. Natomiast ten poziom 1,27,890, 1,27,815. Tak to na ten moment wygląda, takie najmocniejsze techniczne wsparcie. Natomiast gdybyśmy szli sobie górą wychodzili, no to tutaj na pewno ten 1,29 to jest taka psychologiczna bariera, a wchodząc na wyższe interwały, czyli na D1, warto tutaj zobaczyć to, co się nam utworzyło. Mamy formację głowy z ramionami. Tutaj ramię, drugie ramię i wejście górą. Widzimy też, że tutaj był taki trend spadkowy, z którego wybiliśmy, tak? Była taka linia trendu spadkowego, ona była dość lokalna, znaczy lokalna, no jest to interwał jednodniowy, także przez dłuższy czas byliśmy w tej strefie, ale widzimy, że wybiliśmy z tego, z tej formacji tego lokalnego takiego trendu spadkowego, który mieliśmy na jedynce, no i prawdopodobnie idziemy w górę na nowy szczyt i tutaj no pierwsza zapora to jest 1,29,058, także kolejny poziom, który będę obserwował, to jest 7,86 na stałego mierzenia z D1 i tutaj już widzimy, że jakieś reakcje się pojawiły, natomiast
Co tutaj się może nam zadziać? Zmierzymy jeszcze to i mamy potwierdzenie na 886. I to będzie dla mnie ważniejszy poziom. Ja czegoś takiego na D1 bym się spodziewał teraz na wykresie tutaj, że przetestowanie tego wierzchołka, to iście tutaj i wtedy większa reakcja podażowa. Tak to widzę na ten moment w tej chwili. Na funcie do dolara, euro PLN tutaj mamy, co my tutaj mamy? Na jednodniówce widzimy ten klin zniżkujący, czyli nie na euro PLN. Moment. No jest ten klin zniżkujący, ale euro PLN zostawimy, przejdziemy do dolara amerykańskiego, do złotówki. Tak, i tu też widzimy formującą się głowę z ramionami. Głowa, ramię i prawdopodobnie z tej strefy możemy zobaczyć odbicie. Natomiast to odbicie może być dość ograniczone, ponieważ jak się tutaj przyjrzymy, wybiliśmy zasięg tej korekty. Niemniej jednak, jak to tu wygląda pod nami, no tutaj już mamy taką ostatnia deska wsparcia. Pojawia się popyt na jednogodzinówce, także ten popyt nam tutaj powinien utrzymać tą cenę. Niemniej jednak bardzo ważna strefa i dwa poziomy, które 1,92 418. I tutaj teraz zmierzmy sobie, gdzie ta cena nam się zatrzymała. Zobaczmy, na 0,61, tak? Czyli tutaj jesteśmy na oporze. Jego wybicie, no to jest tutaj przetestowanie tego 8,6394 i tutaj będę upatrywał jakiejś okazji na pozycję krótką, na zagranie tutaj, na reakcję. Jeżeli tutaj dotrzemy, natomiast jako wsparcie, no to te poziomy, które mamy wyznaczone, tutaj ten 1,92 jest z szerszego interwału zaznaczony. Natomiast widzimy, że ten dolar nam się osłabia, tak? I teraz pytanie, dokąd my możemy dotrzeć tutaj? Mamy 7,86 nas zatrzymało, czyli następnym rekordem, gdybyśmy tutaj zeszli poniżej 3,92, będzie 3,90. To będzie taki punkt decyzyjny, czy jednak się uda utrzymać, czy lecimy gdzieś tam znacznie niżej. Także na dolarze, na jednogodzinówce, tutaj jeszcze raz pokażę ten poziom, który ja będę obserwował pod zagranie ewentualnego shorta, to jest 3,94125. Przetestowanie tego poziomu jako ZZP. Widzimy, że tu wcześniej się pojawiały reakcje. Jeżeli go wybijamy, no to idziemy tutaj na 3,95 na ten wierzchołek. To wszystko, co przygotowałem dla Was na rynku Forex. Przypominam, że żadne informacje zawarte w tym nagraniu nie są to rekomendacje inwestycyjne. Jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek. Każdy na rynku działa na własne ryzyko i odpowiedzialność.